Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ostatnio z firmy Milwaukee pokazywałem Wam bardzo ciekawe otwornice. Kto nie widział, proszę bardzo, zapraszam do tego filmu. A dzisiaj idziemy dalej z działem akcesoriów i pokażę Wam coś równie ciekawego. Proszę bardzo. Wiertła stopniowe, ale w wersji do pracy z wiertarkami czy z wkrętarkami impaktowymi. Niesamowity sprzęt. Znowu miałem możliwość popracować na tych wiertłach w Dublinie rok temu. Są one dostępne już normalnie w sprzedaży, więc ściągnąłem i mam tutaj komplet. Jeden jest otwarty. Są one dostarczane w blistrze. Różnią się praktycznie tylko średnicami i ilością stopni. W linku w opisie filmu będziecie mieli link, tam jest dokładna specyfikacja, ile stopni dla którego modelu, warto się zapoznać. A tutaj, dobra, otworzymy sobie jeszcze tego największego, on najciekawiej wygląda. No i jest też największy, więc dobra, mam to. Tak się prezentuje to największe wiertło. Proszę bardzo, jeszcze zbliżenie, żebyście widzieli to dokładnie. No i teraz tak. Zwróćcie uwagę najpierw na czubek. Na początek tego wiertła jest to nazwane Rapid Strike. Zapobiega ślizganiu się, więc nie będziecie musieli nawiercać, żeby rozpocząć wiercenie. Kolejna rzecz, która tutaj zwraca uwagę, to dwie krawędzie tnące. Oczywiście to pomaga w pracy, nie będzie tak rzucało wiertłem i również będzie lepszy efekt końcowy. Sama powłoka wierteł jest pokryta azotkiem tytanu, co zapewni Wam około pięciokrotnie dłuższą żywotność samego wiertła. I na wiertle też widzicie te wszystkie takie złote oznaczenia. Jest to wypalone laserem. Nie będzie się to też ścierało, słuchajcie, wraz z czasem, kiedy będziecie używać to wiertło. Przećwiczone, zaraz zobaczycie, jak to wygląda na wiertle, na którym ja już pracuję. I przypominam, że jest to wersja do wiertarek impaktowych. Nie mam tych poprzednich, nie mam tej poprzedniej wersji, bo to jest, mówię, to najnowsza wersja właśnie do impaktów. Różnica mniej więcej jest taka, że wiercąc normalną wiertarką czy wkrętarką, kiedy będziemy wchodzić w ten kolejny stopień, rzuca, słuchajcie, naprawdę. Przy grubych materiałach trzeba trzymać to porządnie w rękach, bo jest takie spore szarpnięcie. Ja mam tutaj 18-woltowego impakta Milwaukee. Zobaczycie, jak bez problemu przejdziemy przez różne materiały, bez żadnego problemu. To co? Obraz wart tysiąca słów, nie? Tak zawsze powtarzam i tak faktycznie jest. Jedziemy w takim razie od jakichś najprostszych rzeczy. Aluminium, stal, mniejsze profile, większe, jakaś blacha stalowa, gruba blacha stalowa. Zobaczycie co i jak. Pamiętajcie tylko oczywiście o okularach. Zawsze to na nos. Tutaj nie ma żartów. Będzie się to działo naprawdę bardzo szybko. Tutaj mam profil aluminiowy, taki profil do LEDów. Punkt tak. Jeśli chcemy, żeby to naprawdę wyszło idealnie w tym miejscu, którym planujemy, to oczywiście używamy punktaki. Tutaj mam wiertło do 12 mm i jedziemy. Nie ciśniecie. Dobra, jest jakiś otworek, jedziemy dalej. Możemy na maksa do 12. Słuchajcie, to idzie tak szybko. Oczywiście obroty tej wkrętarki są dość spore. Jakość, którą tutaj uzyskujemy, naprawdę jest to, słuchajcie, mistrzostwo świata. Tutaj, kiedy zatrzymamy się na którymś stopniu, więc wtedy od razu mamy fazowanie krawędzi. Również to często używam. Dobra, weźmy sobie. Tutaj jest jakaś blacha stalowa. Też profil zamknięty.
Tu, tu. To idzie tak błyskawicznie szybko, że aż trzeba uważać, naprawdę. Bum. Gotowe. Za cienkie, nie? Jedziemy dalej, proszę bardzo. Słuchajcie, w takich profilach, kiedy wiercicie, to jest naprawdę kłopot czasami, ponieważ nie ma się tu za bardzo jak dostać. Mamy jedno wiertło, za chwilę ono załapuje krawędziami ten profil, więc wtedy stosujemy właśnie takie długie wiertła stopniowe. Bez problemu będziemy mogli wchodzić w poszczególne średnice. Proszę bardzo. Mega szybko, nie? Dobra. To teraz może jeszcze przy takich blachach te wszystkie korytka, przepusty, które musicie robić. Założymy sobie tutaj tą większą średnicę. A co? Czyli tutaj mamy do 30 mm. Idzie to mega, mega szybko. To co? Coś poważniejszego? No, tutaj już jest kawał stali, ścianka o grubości 3 mm. Zobaczymy, jak sobie poradzi z taką stalą. Proszę bardzo. Ale użyjemy tutaj sobie tego wiertła, które miałem poprzednio. OK. I zrobimy sobie też punkt takie miejsce. Jedziemy? Jedziemy. Prędkość na maksa i lecimy. Przepraszam, 3 mm stal. Zobaczcie. Poszło to mega szybko, nie? No, kiedy już mamy takie coś zrobione, no to żaden problem, żeby użyć to naprawdę duże wiertło i polecieć tym. Proszę bardzo, słuchajcie, zrobiłem do, no nie wiem, 20 chyba, około 26 mm. Widzieliście, jakie wióry wychodzą? To już naprawdę nie są żarty. A, gorące. Taki otwór z ręki, bez szarpania. No. Przy normalnych wiertłach bez szans. No i jeszcze tutaj mam kawałek innej stali. Też w granicach chyba 3 mm. Tak, trójka. Zobaczymy, czy tak chwycę. Dobra, jest. No i tutaj może sobie tak wywiercimy. Nie wiem, czy mi to nie... czy się utrzyma. Zwróćcie uwagę. Teraz dopiero włączył się impact. Słychać trrr co chwilę, nie?
No i zobaczcie. 30 mm wywiercone w takim tempie. Szok, nie? Tak więc słuchajcie, jeśli chcecie wiercić tworzywo, no myślę, że nie będę pokazywał, nie? Jak robicie na przykład przepusty kablowe w jakichś puszkach, również bardzo często, ja przynajmniej używam właśnie wierteł tych stopniowych, bo to idzie niesamowicie szybko. Mały otworek, za chwilę macie, czyli do 30 mm jesteście w stanie zrobić to mega, mega szybko. Tyle w temacie. Myślę, że sprzęt mówi sam za siebie, nie? Wkrętarka oczywiście będzie potrzebna do tego impaktowa, plus właśnie tego typu wiertła. Dziękuję serdecznie. Link tradycyjnie w opisie i do zobaczenia w kolejnych filmach już niedługo. Na razie.